Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Nim jednak przejdę do omawiania dzisiejszej sprawy, przypominam Wam o możliwości zasubskrybowania kanału. A jeśli historia Was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę i komentarz. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Poznań. Stolica województwa wielkopolskiego, jedno z największych miast w Polsce. Przed laty doszło tu do kilku zbrodni, które na zawsze pozostaną w pamięci Polaków. To właśnie w tym mieście zatrzymano seryjnego mordercę dzieci Tadeusza Kwaśniaka, ale i tu działał również Edmund Kolanowski. W 2002 roku doszło w Poznaniu do strasznej zbrodni, której makabryczność potęguje informacja o tym, kto stał za tragiczną śmiercią zaledwie pięcioletniego Chrystianka. Pani Anna miała kilkuletnią córkę beatę z pierwszego małżeństwa, gdy około 1990 roku związała się z mężczyzną o imieniu Tadeusz. Para wzięła ślub. A w 1992 roku na świecie pojawił się ich pierwszy wspólny synek, któremu dali na imię Patryk. Cztery lata później, 15 października 1996 roku, małżeństwo powitało na świecie swoje drugie wspólne dziecko, synka Krystiana. Małżeństwo wraz z trójką dzieci zamieszkiwało w niewielkim mieszkaniu. Zlokalizowanym w suterenie kamienicy na poznańskim Grunwaldzie. Tadeusz pracował jako drużnik w państwowych kolejach. Beata, najstarsza z rodzeństwa, sprawiała sporo problemów wychowawczych, zupełnie nie radziła sobie w szkole. Do klasy szóstej szkoły podstawowej chodziła aż trzykrotnie. Mając osiemnaście lat, była uczennicą trzeciej klasy gimnazjum w dodatku szkoły specjalnej. Lipiec 2002 roku był upalny. Mieszkańcy kamienicy, w której mieszkała rodzina Anny i Tadeusza, korzystali z pięknej pogody i niemal codziennie spędzali popołudnia siedząc na ławce i wygrzewając się na słońcu przy kawie lub chłodnym piwie. W niedzielę 7 lipca 2002 roku dzieci mieszkające w okolicy bawiły się razem na jednym z podwórek. Biegały, krzyczały i śmiały się głośno. Wśród nich był również pięcioletni Krystianek. Jego rodzice siedzieli przed domem rozmawiając z sąsiadami, których dzieci również bawiły się w pobliżu. W pewnym momencie rodzice zauważyli, że Krystiana nie ma w pobliżu. Na moment stracili synka z oczu, zajęci rozmową. Zapytali wówczas rówieśników synka, czy wiedzą, dokąd poszedł, i dzieci jednogłośnie stwierdziły, że widziały, jak chłopiec oddala się ze swoją starszą siostrą. Osiemnastoletnia Beata zaproponowała maluchowi spacer, na co ten z radością przystał. Wiedząc, że Krystian jest pod opieką pełnoletniej siostry, rodzice przestali się martwić. Kiedy jednak Wkrótce potem Beata wróciła do domu, a Krystiana z nią nie było, poważnie się zaniepokoili. Zapytali córkę, gdzie jest jej pięcioletni braciszek, ale ona odpowiedziała, że nie wie, po czym poszła do swojego pokoju i położyła się spać. Zaniepokojeni rodzice zaczęli szukać chłopca, była godzina dwudziesta, na zewnątrz było co prawda wciąż jasno i niektóre dzieci jeszcze bawiły się przed domem, jednak nikt nie wiedział, gdzie znajduje się Krystian. Do pani Anny i pana Tadeusza poszukujących synka bardzo szybko dołączyli sąsiedzi, jednak nikt z nich nie widział Krystiana, odkąd odszedł wraz ze swoją siostrą. O godzinie 21.00 rodzice powiadomili policję. Od razu rozpoczęto poszukiwania chłopca. Do tych poszukiwań dołączyła również beata. Poprosiła również o pomoc swoich kolegów i koleżanki i wszyscy brali czynny udział w poszukiwaniach zaginionego chłopca. Do akcji przystąpiło kilkudziesięciu strażaków. Kilkudziesięciu policjantów, a także żandarmeria wojskowa łącznie ponad 150 osób. Do poszukiwań sprowadzono również przewodników z psami tropiącymi. W nocy z niedzieli na poniedziałek teren przeszukiwano przy pomocy kamery termowizyjnej, przeszukiwano zarówno teren osiedla, jak i najbliższej okolice. Ojciec Krystianka zauważył, że Beata nie bardzo martwi się o brata, nie potrafiła też powiedzieć w jakim miejscu się z nim rozstała i dokąd mógł pójść chłopiec. Co prawda dziewczyna brała udział w poszukiwaniach, ale robiła to niejako od niechcenia. Ojciec zapytał więc pasierbice, czy wie, co stało się z chłopcem, i wówczas Beata z pogardą w głosie odpowiedziała, że zjadła go. I ma go w brzuchu. Pan Tadeusz był już wówczas pewien, że za zaginięciem jego synka stoi osiemnastoletnia córka jego żony z pierwszego małżeństwa. Poszukiwania trwały dalej. Wreszcie wczesnym popołudniem około godziny trzynastej, w poniedziałek, 8 lipca 2002 roku Krystianek został znaleziony na pobliskiej budowie nie żył, a jego ciało było całkowicie pokryte krwią. Jeszcze tego samego dnia do sprawy zatrzymano pięć osób osiemnastoletnią przyrodnią siostrę chłopca Beatę, jej siedemnastoletniego chłopaka Piotra, ich osiemnastoletniego kolegę Sławomira, a także jeszcze jednego kolegę i czternastoletnią koleżankę. Wszystkie wymienione osoby zostały przesłuchane i to właśnie czternastolatka powiedziała przesłuchującym ją policjantom o tym, co wie w tej sprawie. Według niej Beata zaplanowała zabicie swojego brata, dlatego przyprowadziła go na ogrodzony teren budowy. Chłopcu powiedziała, że pójdą razem zbierać gruszki. Malec chętnie poszedł ze starszą siostrą, nie spodziewając się tego, co go czeka. Wszystkie osoby towarzyszące Beacie doskonale wiedziały, co młoda kobieta planuje zrobić, ale nikt jej nie powstrzymał. Gdy dotarli do ogrodzenia budowy, Beata weszła tam wraz ze swoim bratem, chłopakiem Piotrem oraz kolegą Sławomirem, natomiast pozostałe osoby wycofały się. Beata zaplanowała, że zabije chłopca w niedzielę o godzinie 13:30, jednak o tej porze, na zewnątrz przed kamienicą było zbyt wiele osób, i obawiała się, że być może ktoś pójdzie za nimi, że ktoś w jakiś sposób powstrzyma realizację jej planu. Wieczorem, bez większych problemów, zabrała braciszka z podwórka i zaprowadziła go do miejsca, w którym pozbawiła go życia. Zabójstwo wcześniej doskonale zaplanowała. Chciała pożyczyć od koleżanki ostry nóż, ale ta odmówiła jej. I dlatego Beata zabrała z domu inny nóż. Gdy dotarli na miejsce, powiedziała braciszkowi, że musi go zabić za to, że donosi rodzicom o tym, co ona robi. Powiedziała mu, że jest szpiegiem i donosicielem. Krystianek nie chciał uwierzyć, że siostra naprawdę planuje go skrzywdzić. On ją kochał i myślał, że z wzajemnością. Wielokrotnie kradł rodzicom papierosy na jej prośby, był jej chłopcem na posyłki, ale ona go nie kochała, nie szanowała go, przeszkadzał jej i wykorzystywała go tylko do spełniania jej próśb. W pewnym momencie, stojąc na budowie, Beata wyjęła nóż. Piotr i Sławek stali obok. Beata przejechała ostrzem noża po szyi chłopca. Dziecko było przerażone. Klęknęło Płakało i błagało o życie. Pierwsze cięcie nie było głębokie, i malec przeżył. Beata nie pozwoliła mu uciec, choć szarpał się i prosił, by go nie zabijała. Ale ona pozostawała niewzruszona. Raz jeszcze przejechała ostrze mnoża po jego szyi i prawdopodobnie od tej rany zmarł ale Beata chciała mieć całkowitą pewność, że Krystianek nie żyje i powiedziała Piotrowi, że ma go dobić. A ten uderzył chłopca, znalezioną w pobliżu cegłą, w głowę i w plecy. Sławomir tylko się przyglądał. Beata i Piotr poszli następnie do mieszkania chłopaka, po drodze mijali ich ludzie, ale nikt nie zapytał dlaczego ich ubrania toną we krwi. W domu Piotra umyli się, zaskoczony brat chłopaka zapytał co się stało. Oni odpowiedzieli, że zabili Krystiana, ale prosiliby ten nikomu o niczym nie mówił i dochował tajemnicy. W tej sprawie przeprowadzono aż trzy wizje lokalne. Każda z zatrzymanych osób miała indywidualnie opowiedzieć i przedstawić przebieg zbrodni. W czasie wizji obecni byli gapie rzucali w stronę morderców wyzwiska, grożąc im i sugerując, by nie pokazywali się już na osiedlu, ponieważ może im się stać krzywda. Po przeprowadzonych wizjach sąd zdecydował o aresztowaniu całej trójki. W trakcie składania wyjaśnień każda z osób podejrzanych opowiadała o swoich motywacjach. Sławomir bronił się, że niczego dziecku nie zrobił, jednak nie zrobił też niczego, by tej zbrodni zapobiec. Piotr opowiedział, że pochodzi z rozbitej rodziny, w jego domu była przemoc i alkohol. Miał sporo rodzeństwa i wszyscy zostali rozdzieleni. Jedni trafili do domu dziecka, inni do rodzin zastępczych, a on mieszkał z bratem, chodził do gimnazjum, Beatę poznał w szkole. Lubili się. Była dla niego najbliższą osobą i pewnie właśnie dlatego jej pomógł. Beata natomiast opowiadała, że całe zło w jej życiu rozpoczęło się w momencie, kiedy jej mama związała się z Tadeuszem. Wówczas na świecie pojawili się młodsi bracia Beaty. Mama poświęcała im czas i uwagę i według Beaty Tadeusz faworyzował chłopców, a ją nie najlepiej traktował. Dziewczyna twierdziła, że przez ostatni rok była przez Tadeusza molestowana. Poza tym jej mama i ojczym przepijali alimenty, które dostawała od swojego ojca. Beata nienawidziła swojej rodziny, nie lubiła swoich braci i była o nich zazdrosna. Zabijając Krystianka, chciała zemścić się na Tadeuszu. Po śmierci pięciolatka, drugi z braci, dziesięcioletni Patryk, Powiedział, że kilka dni wcześniej Beata zabrała go w to samo miejsce, w którym zginął Krystian. Groziła mu nożem i to on miał być jej pierwszą ofiarą, ale chłopcu udało się uciec. Beata zastraszała go później, mówiła, że jeśli komukolwiek powie, że chciała go zabić, to ona się na nim zemści. Przestraszone dziecko milczało. Krystian był dużo mniejszy i nie zdołał uciec siostrze. Znajomi Beaty, którzy zeznawali w sprawie, mówili, że Beata bardzo często mówiła im, że najchętniej otrułaby rodziców i zabiła chłopców. Biegli stwierdzili u osiemnastolatki nieprawidłową osobowość, nie było jednak wątpliwości w kwestii jej poczytalności, zdaniem biegłych była całkowicie poczytalna w chwili popełnienia zbrodni. Mama Beaty powiedziała dziennikarzom, że po tym, co zrobiła Beata, dziewczyna nie jest już jej córką. Dodała, że nie sądzi, by była w stanie kiedykolwiek wybaczyć jej to, co zrobiła Krystianowi. Od Beaty nie odwróciły się natomiast jej babcia i ciocia, kobiety wynajęły dla osiemnastolatki adwokata. I właśnie za namową adwokata Beata napisała do matki list, w którym prosiła o wybaczenie. Jednak według mamy nie były to szczere przeprosiny, tylko wyrachowane działanie którego celem była chęć wybielenia siebie walka o niższy wyrok. Beacie, Piotrowi i Sławkowi prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Groziło im od dwunastu lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Akt oskarżenia przeciwko Beacie Piotrowi i Sławomirowi wpłynął do Sądu Okręgowego w Poznaniu i w grudniu 2003 roku Beata i Piotr zostali skazani na wyroki po 25 lat pozbawienia wolności, natomiast Sławomir na półtora roku za nieudzielenie pomocy. Sąd apelacyjny uchylił wyrok i nakazał ponowne przeprowadzenie procesu w Sądzie pierwszej instancji. Proces ruszył od nowa i tym razem zapadły dokładnie takie same wyroki. Ponadto wszystkie trzy osoby zostały pozbawione praw publicznych i obywatelskich na okres dziesięciu lat. Obrońca ponownie złożył apelację, ale tym razem sąd apelacyjny zatwierdził wyrok pierwszej instancji. Wkrótce jednak wyrok ten został zaskarżony do Sądu Najwyższego, który jednak oddalił kasację, uznając ją za oczywiście bezzasadną. Krystian stracił swoje życie na trzy miesiące przed swoimi szóstymi urodzinami. Po wakacjach miał pójść do zerówki. Po synku rodzicom pozostało trochę zdjęć i nagranie na kasecie VHS, na którym widać rozbrykanego pięciolatka zaczepiającego kamerzystę. Choć trudno w to uwierzyć, Krystian miałby dziś 26 lat. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na kolejne zapraszam już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!